Pragnę Państwa poinformować, że 20 listopada 2021 roku skończyła się w Polsce Platforma Obywatelska. Za mocne słowa, za dużo powiedziałem? Moim zdaniem nie. Ta formacja zbankrutowała. O tym świadczą dwa fakty. Dwa fakty z ostatnich dni, z ostatnich godzin. Jeden to wywiad, którego udzielił Donald Tusk młodemu dziennikarzowi Wirtualnej Polski. Tym wywiadem całkowicie się skompromitował. Na pytania o program po prostu milczał lub zbywał dziennikarza. Nie miał nic do powiedzenia. Po prostu pokazał całkowite nieprzygotowanie merytoryczne jako lider opozycji. No jednak jest to największa partia opozycyjna, która marzyła o tym, że po powrocie Donalda Tuska, ostatniej szansy na wielkie wkroczenie do polityki, tej partii razem z koalicjantami, może z Szymonem Hołownią, może z Polskim Stronnictwem Ludowym, przejęcia władzy od PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. Ale bez żadnych pomysłów. No to pokazał ten wywiad. Z drugiej strony na pytania o sytuację na granicy Donald Tusk z jednej strony właśnie popierał żołnierzy, dodawał im otuchy, ale z drugiej strony mówił o jakimś wyimaginowanym sprawstwie kierowniczym tych, którzy wydają im rozkazy. Proszę Państwa, no jakaś bzdura, jakieś rozdwojenie jaźni, jakaś schizofrenia. Jestem trochę w ciąży. Brak całkowity merytoryki w tym, co powiedział Donald Tusk, i to wszyscy zobaczyli. Z drugiej strony, fakt z ostatnich godzin, Donald Tusk został złapany jak zwykły przestępca, przekroczył znacznie prędkość w terenie zabudowanym i zabrano mu prawo jazdy. Zatrzymano go i zabrano mu prawo jazdy. Towarzyszył temu oczywiście wysoki mandat. To upadek moralny. To pokazanie, że ani merytorycznie, ani jako człowiek ten pan nie ma nic do powiedzenia. Donald Tusk zbankrutował. Teraz musiałby się pojawić jakiś Shaquille O'Neal, jakiś Robert Lewandowski wizerunku PR-u, żeby wyciągnąć go z tego. To jest niemożliwe, proszę Państwa. Takich rzeczy już nie da się odkręcić. Tu Donald Tusk całkowicie zbankrutował i z całą pewnością te fakty pociągną Platformę w dół, a jeśli nieznacząco, no to przynajmniej spowodują, że szanse na powrót do rządu, powrót do wielkiej polityki tej opozycyjnej partii zakończył się. To wyraźnie widać, te fakty wskazują na to ostatecznie, o czym pragnę Państwa poinformować i zapamiętajcie ten dzień. To dzień, w którym tak naprawdę skończyła się Platforma Obywatelska w Polsce.